Shadow of Wschodnich Masów. Paczka prawdopodobnie zawiera głośnik Daisy. Zobaczmy. Co to się stało? Już na dzień dobry widzimy jakieś odłamki farby. Znowu jakiś problem z dostawą będzie tutaj. Zobaczcie, co się stało w przesyłce. Głośnik jest zgięty. Musiał być mocno uderzony gdzieś w dostawie. Rzucony albo prawdopodobnie rzucony. Jest tutaj malatura aż odpękła. No kurczę. Będziemy musieli to zgłosić w takim razie do dostawcy. Reklamować prawdopodobnie. Chyba, że właścicielu to jakoś sobie wyprostuje, mu to nie będzie przeszkadzało. Głośnik nie jest jakąś tam dużą wartością, ale no jakby nie było, jest to nowy głośnik. Kurczę, znowu kolejny przypadek. Tutaj aż farba się dostała na środek membrany. Może zrobię zdjęcia jakieś. Także dzisiaj mamy na stole głośnik D-Basie. Faktem uszkodzony, delikatnie w przesyłce. Ale przyjrzyjmy się mu, jak to wygląda. Jaki to jest wyrób. Chciałbym jeszcze go sobie tutaj podłączyć na chwilę. Zobaczymy, jak pracuje. Zobaczymy, na ile godny uwagi jest taki tani, budżetowy głośnik. Jak widzimy, głośnik budżetowy, ale jeżeli chodzi o wychył, nawet dobrze się zachowuje, ładnie brzmi. Jest to głośnik midwoofer, przekazuje średnie tony oraz także zakres niższych tonów. Nawet fajnie są odczuwane tutaj te zakresy już wchodzące w wyższe tony sopranowe. Osadzimy go w skrzynce, zobaczymy, jak się zachowa. Głośnik D-Basie, model, który widzicie w tytule filmu. Model dokładnie to jest C6504. Został wyposażony w duży magnet
został wyposażony w duży magnes, złącza konektorowe na wsuwki, kosz z metalu tłoczony. Z góry wita nas obręcz metalowa, która właśnie tutaj no, jest uszkodzona niestety do tej prezentacji. Mamy taką akurat sztukę. Obręcz jest metalowa, do tego mamy tutaj dostarczany taki pierścień dystansowy, który wkłada się tutaj w to miejsce. Gdyby trzeba było głośnik chronić przed zetknięciem się membrany z jakąś płaszczyzną, do której go przykręcamy. Zatem membrana jest z gumy, resor górny jest wykonany z gumy, membrana jest to papier lakierowany z zewnątrz. W środku kopułka, prawdopodobnie też papierowa, daje się takie zdawać wrażenie. Jest ona matowa. No nie jest to głośnik wysokiej klasy, więc można się uczepić tutaj na przykład to, że ta kopułka nie jest przyklejona centralnie tutaj w środku tego głośnika, tylko jakoś tak dziwnie pod skosem. Nie tak, tylko tak jakoś. To tak, wiecie, no robiły to jakieś osoby pewnie drogą rzemieślniczą jakąś tam. No i nie ma co tutaj za wiele od takiego głośnika wymagać. Kosztuje on około 30 parę złotych w sklepie internetowym wytwórnia basu. Może być i też po 29 ale to warto sprawdzić, bo te ceny w zależności od wahań, wiadomo, kursów waletowych też mogą się zmieniać. Także głośnik dla niewymagającego klienta, średniotonowy, wręcz taki midwoofer można powiedzieć. Jeżeli szukacie czegoś do budowy jakiejś skrzynki, wiecie, takiego głośnika Bluetooth, albo chcecie wymienić głośniki seryjne, podaruj się, a potrzebujecie po prostu uzupełnić ten brak jakimś nie za drogim sprzętem, może auto potrzebujecie sprzedać, a powinno tam coś być, żeby sobie po prostu coś tam grało, to polecam tego typu głośniki. W zupełności powinny zaspokoić Wasze potrzeby. Well folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Dobra, to tyle na dziś. Miło się oglądało. Pozdrawiam. Do miłego. Subskrybujcie, lajkujcie, no i oczywiście udostępniajcie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków Wytwórni Basu.